Oj, to niebezpieczne. To się powtórzyliśmy tutaj w sumie, w sensie, że ty dałeś mi tak? O, bajeczne. Bo książki. No, dobrze. No to mam na pocieszenie, że mogę czytać, płakać, ale jednocześnie może nie jest słodki. To nie jest koleś piszący, tylko to jest Scrooge. 12. Zrób kakałkę, wypij ze mną. Dobrze. Ja sobie teraz sama kręcę. Dziękuję. No dobra, nie da rady tak sama kręcić i otwierać. Nie wiem, jak teraz trzymam. Dobrze, czy nie. Nie mogę się ruszać. To... Tak, jeszcze będę mi padać. Jeszcze wyżej. No dobra. Co to jest? A, pistacje! No to bardzo dobrze, to ja mogę jeść. 13. Wszystko się zgadza. Lecie. Zalakowane. Najwidoczniej mi się nie udało za jednym zamachem zakleić, tylko odstawało. Dobrze. Czekolada przyjdzie. O nie, no to trudno, tego nie przykleimy w takim razie do drzwi. No to będzie trudne zadanie. A, mówiła. Nie ma łatwych. Zapraszam. Karmienik aczek i łabędzie, bo to jest zaległe. Lubię twoje poczucie humoru i styl. Bardzo ładna paszka. Dopiero wstałam. Włosy, stary pijak. Wyślać, ale słodkie. Dobra. I will leave you with the question. And now we'll focus on our next ingredient. The same bag of lemongrass, you have a kind of root. I have like small pieces, you might have bigger pieces. And this one is called galanga. Galanga root. To nie ma tej drugiej czapki? No tej, która jest Mikołajem. Ja już wydaję. Dobra. Spalaj swoje zadanie. A, to jest fajne zadanie. Literki. O, i wykreślanka, fajnie. Tak. Jeszcze niehennowane włosy, jak coś. Tak wyglądają. Bardzo lubię cię przytomować. O! Malina. Ustaliliśmy, że malina jest świątecznym smakiem, więc... Tak. Namęczyłam się strasznie, żeby zapakować to pudło, bo jest dość duże, w papier i to będzie mój sekretny Mikołaj. W sensie ja dla kogoś sekretny Mikołaj.